7 maja do kibiców piłki nożnej dobiegła wiadomość o zakończeniu sezonu piłkarskiego 2019 na 2020. W związku z tym postanowiliśmy porozmawiać z prezesem Sztakowianki, panem Januszem Kręci-Chwostem, o awansie do wyższej ligi. Witam serdecznie. Witam. Panie Januszu, krótki komentarz. Udało się awansować. Tak, bardzo cieszymy się z tego awansu. Choć liczyliśmy na to, że będzie mogło to się odbyć w równej rywalizacji na boisku. Żałujemy tego bardzo, że nie mogliśmy się z kibicami cieszyć, jakby się zbliżały mecze, które już by decydowały o tym, że możemy sobie zapewnić awans. Na pewno na trybunach byłaby spora liczba kibiców. A tak to wszystko nas ominęło, nie? Ale nie było innego wyjścia. Myślę, że PZPN podjął jedyną słuszną decyzję. Wynik jak najbardziej sprawiedliwy. No praktycznie każdy mecz wygrany, no jeden mecz przegrany, jeden remis, z tego co pamiętam, było dobrze w tamtej rundzie. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Za to dziękuję piłkarzom, kibicom, wszystkim działaczom, sponsorom, którzy pomogli nam w tym, żeby to tak wyglądało, żeby odnieść taki sukces i po kilku latach awansować szczebel wyżej. Panie prezesie, co teraz? Jak przygotowania do następnego sezonu? Kiedy wznawiacie treningi? Wiemy, że teraz można w szóstkach trenować. Czy planujecie już treningi wznowić, czy dopiero po wakacjach? O ile można w ogóle będzie mówić o wakacjach tego roku? Nie, no planujemy w ciągu najbliższego tygodnia wznowić treningi. W tym tygodniu zaczynamy rozmowy już z zawodnikami. Takie wstępne, bo no jeszcze nie mamy konkretnej decyzji, kiedy by liga miała ruszyć, jak to będzie wyglądało, ile będzie zespołów. Gdzieś tam jakieś przecieki są, że liga się może zacząć w lipcu, ale no tego nie wiemy, że ma być wcześniejsze rozpoczęcie ligi. A jak z okienkiem transferowym? Planujecie coś w ogóle, jakieś pozyskanie nowych zawodników na przyszłość? Na pewno. Tutaj już trener toczy rozmowy z kilkoma zawodnikami. Ale mówię, no na tą chwilę nie możemy nic jeszcze dokładnie powiedzieć, bo nie wiemy jak kiedy ta liga rusza, kiedy okienko transferowe, jak to będzie wyglądało. Nie mamy jeszcze takiej informacji z PZPN-u. W tym tygodniu na pewno coś dostaniemy, już jakieś decyzje zapadną też. W tej chwili jesteśmy tak troszeczkę w takim potrzasku, nie? Nie wiadomo co będzie. Panie prezesie, jeszcze jedno krótkie pytanie. Co z pucharem? W tym tygodniu mamy otrzymać decyzję, co z pucharem, co z zaległym pucharem naszym, z którym mieliśmy grać z Unią Dąbrowa Górnicza. W tamtym tygodniu rozmawiałem z prezesem podokręgu, z panem Józefem Grząbą. No, decyzje miały być po 12. Po 12 mieliśmy, kluby miały otrzymać jakieś informacje, co będzie z tym finałem. Chcą go rozegrać, ale jak to będzie i czy to będzie czerwiec czy lipiec. Panie prezesie, i na sam koniec, jest czas na świętowanie? Czy Sztakowianka świętuje i w jaki sposób? Powiem tak, no każdy na pewno jakoś tam świętował, nie? Nie mogliśmy się spotkać wszyscy razem, no bo wiadomo jaka jest sytuacja, ale tak, na pewno każdy świętował, ja również. Sztakowianka w czwartej lidze, nie udało się wznowić rundy wiosennej, dlatego porozmawiamy z trenerem Pawłem Cygnarem na temat rundy jesiennej. Witam serdecznie wszystkich. Jeżeli chodzi o zeszłą rundę, to my mieliśmy jasno określony cel i była to dla nas bardzo udana runda. Zdecydowanie byliśmy głównym faworytem i statystyki nie kłamią. Także jeżeli chodzi o liczebność punktową, liczebność zdobytych bramek oraz straconych przemawiały tylko i wyłącznie na naszą korzyść. Ale tu główna zasługa przede wszystkim piłkarzy, gdzie z tego miejsca chciałem im pogratulować właśnie tego wyniku, bo mieli zbudowaną bardzo dużą świadomość i właśnie dzięki nim przede wszystkim te mecze wyglądały w ten sposób. No, oczywiście tutaj wielkie słowa uznania dla kibiców, którzy byli na każdym meczu i nas mocno wspierali. Wielkie podziękowania dla miasta, który cały czas nas gdzieś tam motywował, gdzie te nasze relacje na bieżąco były, że tak powiem, pilotowane. Nowemu zarządowi z panem prezesem Kręci-Chwostem oraz Danielem Jamrozem na czele, panu Sojce, który cały czas jest przy klubie i go wspiera, i oczywiście wszystkich sponsorów, którzy dokładali się do tego sukcesu, bo nie możemy o nich zapomnieć. Teraz wznawiacie treningi, czy to będą treningi w małych grupkach?
Na tą chwilę tak wygląda sytuacja, że można trenować w grupach sześcioosobowych plus trener, także na pewno w tym tygodniu chcemy podjąć już pierwsze kroki, chcemy porozmawiać z zawodnikami co do przyszłości i na pewno w tym tygodniu będziemy już podejmowali takie kroki i na pewno już powolutku będziemy wracać na boiska. Wszyscy są dobrej myśli i już myślimy o sezonie 2020-2021. Walka o awans? Czy na dzień dzisiejszy ciężko cokolwiek więcej powiedzieć z tego tytułu, że wiadomo, że sezon został zakończony i musimy podejmować indywidualne rozmowy z zawodnikami, kto ewentualnie chce zostać, kto ewentualnie ma jakieś inne propozycje. Także tutaj jakby droga do tego finału, do końcowego etapu jest bardzo, bardzo długa. My przede wszystkim musimy też porozmawiać z miastem, musimy wiedzieć, jaka będzie kondycja finansowa klubu, no bo to jest fundament do tego, żeby stworzyć zespół i wtedy będziemy mogli oceniać cele. Na pewno jesteśmy klubem, który będzie chciał grać jak najlepiej i w każdym meczu będzie wychodził po to, żeby zdobywać 3 punkty, ale co życie nam przyniesie, to musimy jeszcze chwilę się uzbroić w cierpliwość. Na koniec naszej rozmowy chciałem panu pogratulować awansu do 4. ligi, życzyć wszystkiego dobrego i proszę od nas pozdrowić zawodników. Dziękuję serdecznie, na pewno to zrobię i tak jak mówię, jeszcze z tego miejsca jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim piłkarzom, bo niestety ta sytuacja wywołała takie emocje, że nie byliśmy w stanie się spotkać i zrobić to, że tak powiem, w przysłowiowe 4 oczy, ale z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim piłkarzom, którzy zostawili ogrom pracy, którą wykonali, zaangażowania i to, co już wcześniej mówiłem, świadomości, bo mimo to, że w zespole było bardzo dużo doświadczonych zawodników, to pozazdrościć świadomości, jaką posiadają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj miałem przyjemność porozmawiać z prezesem Szczakowianki Jaworzno, panem Januszem Kręcichwostem oraz trenerem Pawłem Cygnarem.